Dzień dobry, witam z mojego warsztatu po raz kolejny. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam kolejną obudowę, którą wykonałem na własne głównie potrzeby. Wczoraj pokazywałem Wam filmik związany z tą obudową. Obudowa wykonana dla podłączenia magazynów na BMS-ie od JK'a. Nazwałem ją JK BMS Blebox, dlatego że głównym jej celem jest komunikacja bezprzewodowa za pomocą Bluetooth z magazynami na JK'u. A dzisiaj miałem troszkę wolnego czasu i zaprojektowałem drugi typ obudowy, który wykorzystywany jest u mnie na warsztacie. Mianowicie jest to obudowa, która posiada w sobie moduł ESP32 oraz konwerter RS485 na TTL UART, jakkolwiek się to nazywa. W każdym bądź razie umożliwia nam to podłączenie urządzeń sterowanych protokołem RS485, które po tym protokole przesyłają dane i komunikację właśnie z ESP-kiem, potocznie zwany Modbus. Ja nie jestem jakimś wielkim elektronikiem, za bardzo się na tym nie znam, zajmuję się obróbką, skrawaniem, projektuję różne rzeczy, jak na przykład właśnie ta obudowa. Obudowa to jest, jakby to powiedzieć, dwie obudowy od JK BMS-a nałożone na siebie. Teraz pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. A jeżeli chodzi o design, to zmieniłem sposób przykręcania tej przedniej klapki, jak widzicie tu, na dwie śruby i w tej również. Obudowy posiadają również adapter do przyłączenia na szynie DIN elektrycznej, także możemy zapiąć sobie taką obudowę do każdej szafy wyposażonej właśnie w tę szynę. Teraz rozkręćmy obudowę. Pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. Na wierzchu mamy moduł ESP32 przymocowany tak samo śrubeczką. Odkręćmy tą śrubkę. A pod spodem mamy konwerter RS485 TTL. Po odkręceniu właśnie tej śrubki, która trzyma nam ESP-ka, dostajemy się do płytki tutaj związanej z RS-em i mamy możliwość przykręcenia tutaj w terminal przewodów komunikacyjnych z modułem, który chcemy skomunikować z naszym systemem Home Assistant bądź z ESP Home, ponieważ Home Assistant korzysta z dodatku ESP Home, który umożliwia również samodzielne działanie. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj jeden przewodzik mi się odpiął. Jeżeli chodzi o ten zestaw, to jest on złożony w celach właśnie takich prezentacyjnych, żeby pokazać Wam, że można coś takiego wykonać we własnym zakresie. Ja może podłączę sobie z powrotem ten przewód, a tu czuję, że delikatnie jest nieściśnięty terminal.
teraz nie będę się tym zajmował. No i jak widzicie, troszkę przewodów tutaj jest. Można z powrotem upakować sobie modulik, dokręcić śrubę. Jestem ogólnie w trakcie właśnie dopracowywania, wykonywania takich różnych obudów do różnych modułów, które u siebie mam tu wykorzystywane, różnych rozwiązań. Będę starał się Wam w czasie pokazywać to, co zrobiłem i jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście będę mógł dla niego taką obudowę wykonać. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to praktycznie jest ona dowolna. Ja w tym momencie drukuję z takiego tworzywa. To jest PLA czerwony Galaxy. Bardzo mi się ten kolor podoba, dlatego jego wybrałem do drukowania. A jeżeli będziecie chcieli taki moduł ode mnie, obudowę zakupić, to jak najbardziej wykonam dla Was ją w kolorze, jaki sobie zażyczycie. Będę również oferował już kompletny taki zestaw złożony z właśnie konwerterem i modułem ESP32. Tylko to trzeba będzie chwileczkę poczekać, gdyż moduły po prostu ESP32 są w drodze do mnie. Także nie będę miał ich od razu. I tak to, słuchajcie, właśnie wygląda. Piszcie w komentarzu, czy jesteście zainteresowani takim rozwiązaniem, czy Wam się to podoba, czy ma to po prostu sens, bo jestem w stanie zaprojektować naprawdę bardzo wiele różnych rozwiązań pod wszelakiego rodzaju moduły, jak na przykład choćby ten moduł. Rozpoznajecie, co to jest za moduł, do czego on służy? A jak nie rozpoznajecie, to Wam powiem. Jest to moduł, który zamienia sygnał PWM, tak jak tutaj mamy opisane, na napięcie od 0 do 10 V. Do czego można wykorzystać taki moduł? Jest bardzo wiele zastosowań takiego modułu. Funkcja sterownicza. Można sterować na przykład jakimś przekaźnikiem SSR, który umożliwia za pomocą napięcia stałego, niskiego, takiego właśnie od 0 do 10 V, sterować mocą na wyjściu tego przekaźnika. I właśnie aktualnie pracuję nad takim jednym projektem, który też będę chciał Wam w czasie pokazać. Także jestem również w trakcie projektowania właśnie obudowy, która będzie zawierała w sobie między innymi właśnie ten moduł PWM 0,10 V. Jest jeszcze wiele różnych innych modułów, które można wykorzystać i integrować za pomocą ESP32, systemu ESP Home z systemem Home Assistant. Uważam, że są to bardzo fajne rozwiązania do automatyzacji pewnych procesów. Dzięki właśnie Home Assistantowi. Na dzisiaj to tyle z mojej strony. Widzimy się albo jutro, albo w niedzielę. Jak będę dla Was nagrywał film związany z tamtymi białymi puszkami i właśnie z podłączeniem ich do systemu Home Assistant w większej ilości. W moim przypadku 3 sztuki. System działa, z tym, że jest jeden mankament tego, mianowicie taki,
że jak widzicie tutaj ja nie posiadam, jakby to powiedzieć, aktualnie sczytywanych rezystancji połączeń. Dlaczego? Dlatego, że stwierdziłem, że jest to dla mnie zbędne. Jeżeli coś stanie się z połączeniem, na pewno zauważę to po napięciu samego ogniwa, ponieważ połączenie korzysta z tego samego przewodu, tak? Czyli mierzymy rezystancję i napięcie tym samym przewodem. Więc jeżeli cokolwiek stanie się z tym połączeniem, z tą rezystancją na tym połączeniu, no to ja po prostu zauważę też to po napięciu ogniwa. Bynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli jestem w błędzie, proszę poprawcie mnie w komentarzu. A jak widzicie, ja mam już przetestowany programik do przesyłania informacji z JK BMS-ów, 3 sztuk, więc taki program wleci na mój kanał w weekend. No i co? No i właściwie to tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to na koniec pokażę Wam jeszcze. A, zresztą nie muszę tu. Przejdziemy sobie tu. Proszę, zobaczcie, dzisiaj jest 19.21. Mamy dzisiaj 11 kwietnia 2025 roku. Niestety pogoda dzisiaj nas nie dopieściła. Z fotowoltaiki produkcja, tak jak tutaj widzimy, 7,44 kWh. Zużycie, słuchajcie, takie, dom pochłonął 8, prawie 9 kWh, warsztat 6,5 kWh, stan magazynu 63% w kWh, obliczone mamy tutaj 29 kWh właściwie. Mamy, jak widzicie, rozładowywanie i przy aktualnych poborach do rozładowania mamy 26 godzin i 1 minutę. Wszystko liczone na bieżąco, a tu mamy aktualne parametry. Pobór w tym momencie 1000 watów. A tutaj dodatkowo jeszcze mamy temperatury z magazynów, ich parametry, napięcie, stan naładowania w amperogodzinach, prąd pobierany. I to tyle z mojej strony. Także do zobaczenia w weekend. Pozdrawiam i cześć!